domu chodzę sobie jak listonosz, nie? Cały czas mam torebeczkę zawieszoną i właśnie chodzę jak listonosz. Jakby ktoś chciał emeryturkę, no to ja nie jestem od emeryturek. A tak to wiecie. Moje życie wygląda tak, że ja sobie stoję na tej jednej nodze jak bocian. Będę wyglądała jak taki robokop trochę, nie? Zanim stanę na nogi, to już pewnie nie zobaczę pustych regałów z brakiem cukru, ale zobaczę pewnie inne rzeczy. Ryszard, hej, dzień dobry, witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Czy to nie jest romantyczne, namiętne i w ogóle? Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że ja tutaj mam śniadanie. I Rysiu tak subtelnie wskoczył, zmieścił się na tym kawałku i nie, Ryszard. Dobrze, teraz ktoś może powiedzieć, że to jest nieetyczne, żeby dawać kotu szynkę. Tak, ja się z tym zgadzam, bo tam są różne rzeczy, które źle działają na koty. Raz na ruski rok uważam, że się nic nie stanie. I Rysiu poszedł. Mniam, mniam, Rysiu. My całe życie, słuchajcie, nawet już u mnie w domu, gdy mieliśmy psa, cały czas podchodziliśmy do tego, że raz na jakiś czas zwierzęciu coś tam można sobie dać. I słuchajcie, na przykład Bazyl jest takim kotem, który największego snu ma na przykład, nie wiem, 15 sen już tam załączony w głowie, nie? Otworzysz jogurt, obojętnie jakikolwiek, nawet to może być śmietana, jogurt naturalny, wszystko co jest w tych pojemnikach, on kocha to nad życie i on zaraz podejdzie, ma oczy takie, że wiecie, on nic nie widzi, ale on jest, on tak uwielbia nabiał. Wiecie co? To jest takie, to jest chyba namiętne. Ryszard, ty dranio. Mam zapowiedzieć Rysiu, że tu dzisiaj nie masz czego śmiać, ale wszyscy idziemy na dietę. Nie no, Ryszard, ja się rozpłynę. Postanowiłam się dzisiaj trochę ubrać i mam, wiecie, jakie okropne uczucie. Mam tak brudną głowę, ale ja na razie nie mogę, tak mnie noga rwie, że no chyba, że jakimś cudem mi dzisiaj przejdzie i oprócz tego, żeby się obchlapać, to pójdę umyć głowę, ale ten, kto miał takie rzeczy, to wie, jak to jest. Po prostu to jest tragedia. Wracając jeszcze do Bazyla i akurat jedzenia, no to wszyscy reagują, jak jest coś surowego, nie? Wtedy jest po prostu zebranie, ciasno się robi, wszyscy miauczą nagle i ogólnie wszyscy chcą. To jest zawsze. I ogólnie Bazyl reaguje właśnie na te jogurty i reaguje, wiecie jeszcze na co? Na słodycze. Tylko, że u nas się już nie je słodyczy, ale zawsze jak się otworzyło batona, czekoladkę, cokolwiek, Bazyl. Po prostu od razu Bazyl. Chciałabym jeszcze się odnieść do wczorajszego filmu, bo nadal jesteśmy na bieżąco. Dzisiaj jest 30, nagrywam wam 30 i dzisiaj postaram się wrzucić z tego vloga, no chyba, że noga mi się będzie wyrywać na wszystkie strony, bo w nocy miałam, wiecie, jaki moment, jakby mi ktoś granat przyłożył i czułam, że ten granat się po prostu rozpiera i za chwilę wypierdzie mi w kosmos. Takie coś miałam dzisiaj w nocy. Także no nie fajnie, no ale no niestety tak już będzie, trzeba się przyzwyczaić do tego. I tak jak wam mówiłam, ja z tym bólem troszeczkę tak psychicznie, jakby to powiedzieć, lepiej mi przychodzi, dlatego że ja kiedyś miałam takie potworne bóle. Wiem, jak to jest i wiem, że lepiej nie będzie, a gorzej na pewno. Pizza. Odnieść do wczorajszego filmu, w którym właśnie powiedziałam o tym, jak byliśmy... Znaczy ja nie byłam źle traktowana, ale jak widziałam, jak są ludzie traktowani w polskim szpitalu. I oczywiście, to co powiedziałam wczoraj, to nie jest tak, że wkłada się wszystkich do jednego wora i że w każdym szpitalu są tylko hieny i nic więcej. Są też bardzo dobrzy ludzie, których... No ja zamierzam wynagrodzić i kupić im coś w prezencie. Nie widzę w tym nic złego. A są ludzie po prostu, którzy mimo, że człowiek człowiekowi źle nie życzy, to jednak ma gdzieś z tyłu w głowy, że chciałoby się, żeby kiedyś role się odwróciły, żeby oni potrzebowali pomocy. To ile dostałam od was wiadomości na temat służby zdrowia naszej, to jakie historie, jakie po prostu teksty, jakie po prostu niesamowite rzeczy. I tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że wszędzie w szpitalu są tylko hieny. Są też bardzo dobre osoby, ja też na takie trafiłam. I to nie jest też tak, że każdy szpital słynie po prostu z takiej opinii, a nie innej. Przyszedł taki moment po operacji, wieczorem, to było tak, pamiętam to, przed godziną 20. Ja wtedy, gdy mi zaczynało boleć, ta pani, z którą leżałam, cudowna kobieta, mam nadzieję, że dzisiaj w końcu wyszła do domu, bo była szansa, że dzisiaj w sobotę wyjdzie do domu. Mam nadzieję, że wyszła. Naprawdę wspaniała kobieta, słuchajcie. Tak mi było przyjemnie z tą panią leżeć, tak gadałyśmy, naprawdę cudowna kobieta. Jak mnie zaczynało rwać i boleć, to wyglądało to w ten sposób, że ja po prostu noga co 5 sekund. Tu. No ta pani zresztą widziała, nie? Ona mówi, zaczyna się, nie? Ja mówię, aha, no jest Eldorado, jedziemy z koksem, nie? I jak już
Po iluś tam, słuchajcie, prawie godzinie wytrzymałam, ta pani mówi dalej, niech pani zadzwoni, poprosi przecież o ten przeciwbólowy, nie? No to mówię, dobra. Pyknęłam, zanim się wyłoniła, no bo oczywiście, no może coś robić, ja nie mówię, że ona ma być na ekspres, nie wiadomo co jeszcze, no ale jednak jak człowiek jest po operacji, to chyba też mają jakieś takie coś, że muszą szybciej reagować troszeczkę chyba, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, no już pomijając to, ja nie mówię, że tam człowiek ma komuś nadskakiwać, że ma go nosić na rękach. Tu nie o to chodzi, słuchajcie. Tu chodzi o naprawdę życzliwość i szacunek i po prostu zwykłą empatię do drugiego człowieka, której niestety u nas w szpitalu brakowało. I ta pani się wyłoniła za tych drzwi, nie? Już widziałam tą prawie że minę, no bo miała maseczkę, ale było widać po oczach. Lasery? Czego ty kurwa chcesz? I było tak. Co tam? Tak było dosłownie. A ja mówię, czy mogę prosić przeciwbólowy, bo już nie mogę wytrzymać. I taki, wiecie, ten głos już mi się tak zaczął łamać, bo naprawdę ja już miałam taki punkt kulminacyjny. No złamało mnie też po prostu, już mi łzy w oczy nachodziły i tak dalej, nie? A ona tak, te rękawiczki miała i ona tak. Teraz ścielimy, jak skończymy, to przyjdę. No to sobie myślę z tą kobietą, no okej. No 15 minut wytrzymam, nie? Kurwa, przyszła po godzinie, rozumiecie? No i jeszcze tak, weszła i tak, no chce pani? My z tą kobietą takie oczy. No miało się powiedzieć ochotę, no wiecie co, nie? A założenie kroplówki trwa 3 minuty, nie? No to co jest do cholery ważniejsze? Pościelenie łóżek? Czy pacjent, który kurwa jest po operacji i cierpi? Dostałem też jeden komentarz odnośnie tego, że mąż był w szpitalu, chyba mąż, nie wiem czy tam coś nie przekręciłam, ale chodziło o okrycie w szpitalu, że nie ma kołdry. Słuchajcie, no ja jak byłam, tak jak wam mówię, chyba w 2009 roku leżałam, to się nic nie zmieniło. Nadal nie ma takiego czegoś jak kołdra w szpitalu. I ja nawet tego nie oczekiwałam, ja tutaj nie mam pretensji, nie? Ale jeżeli bym miała opisać, to po tylu latach jest nadal to samo, słuchajcie. Jest takie coś jak koc, który jak patrzysz na niego, to od samego patrzenia on cię gryzie. One nawet tą kolorystyką, tym designem swoim przypominają te właśnie koce, nie wiem z których to lat były, i one tak wstrętnie gryzły. I on od samego patrzenia, jak patrzycie na niego, to macie wrażenie, że on was tak po prostu gryzie. Także jest taki kocyk. I potem jest takie, ja bym powiedziała, ala prześcieradło, które jest no chyba tak mocno wykrochmalone, bo jest tak sztywne, że to się ledwo co zgina. I szeleścicie tym, jakbyście były reklamówką po prostu poprzykrywane. Także tutaj akurat się nic nie zmieniło. Ja tutaj się nie zdziwiłam, bo ja akurat wiedziałam, jak to jest. Że jedzenie takie będzie, to ja też wiedziałam, że takie coś będzie. Że jakaś tam chamska obsługa może być, też byłam na to przygotowana, ale no nie sądziłam, że z biegiem lat to się rzeczywiście pogarsza. I słuchajcie, ja wam mówiłam, ja leżałam teraz trzeci raz w swoim życiu w szpitalu. Raz na rękę, raz na porodówce i teraz znowu, nie? I słuchajcie, ja na porodówce nie miałam złych wspomnień, ale... Ja wam to mówiłam w filmiku chyba z laktacją, czy na temat połogu. Na temat połogu to było. Tam wspomniałam coś chyba na temat szpitala. Że osoby, które miały problemy właśnie z laktacją, to przez te panie, jak to położne, pielęgniarki, jak to tam się nazywa, no już rozumiemy, które przychodziły i pomagały tam, one były tak traktowane. A teksty, które po prostu padały z ich ust, to aż się nie chce wypowiadać. To było po prostu straszne. I taka kobieta tu zaraz będzie przeżywała połóg, tu urodziła dziecko, tu jest w szoku, nowe życie, pierwsze dziecko, a te po prostu to jest nie do pomyślenia. Ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć na temat szpitala, przykład pani, która ze mną leżała. Pani, która leżała 8 dzień, jak ja trafiłam do szpitala, która też przyszła na operację, i miała wyjść na drugi dzień, tak jak ja. No tam nie będę mówić dalej, dlaczego została dłużej, no bo to już zostawiam dla siebie. I leżała 8 dzień w momencie, gdy ja przyszłam. I słuchajcie, skoro ta kobieta, ona po 8 dniach opieki w tym szpitalu powiedziała, że jest u kresu wytrzymałości psychicznej. To chyba jednak o czymś świadczy, prawda? Jak opowiadała jakieś tam sytuacje, naprawdę to powiem wam, że no łapało cię tu, ściskało cię dosłownie wszędzie. I ty nie wierzyłeś, że takie rzeczy są realne, że to się dzieje, kurwa, naprawdę. Chyba jednak o czymś to świadczy. Ona powiedziała, że jak wyjdzie z tego szpitala, to już oprócz tego, że będzie musiała dojść do siebie, leczyć się i bla, 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 to będzie, że psychicznie ona tego nie widzi. Ona po prostu jest tak wyjechana psychicznie, gdzie na przykład, wiecie, teraz są czasy, że rzeczywiście mogą ludzie odwiedzać, rodzina może odwiedzać pacjenta i codziennie ktoś do niej przychodził, naprawdę mnóstwo ludzi, to ona powiedziała, że to i tak nic nie dawało, bo ona każdego
dnia, każdego momentu, gdy przychodził wieczór, już się stresowała, bo wiedziała, że bliskich nie będzie, że ona będzie musiała być zdana tylko na nich, nie? Tak samo rano, gdy wstawała, przychodziła kolejna zmiana. Ona się modliła, kto teraz przyjdzie, żeby tylko, wiecie, przyszedł dobry człowiek. No to chyba jednak o czymś świadczy, prawda? Że taka kobieta, leżąc 8 dni, słuchajcie, nie miesiąc, 8 dni, ona była wycieńczona psychicznie. Ja wychodzę z założenia, kogo trzeba, to trzeba wynagrodzić, a na resztę miejmy nadzieję, że kiedyś karma wróci ze zdwojoną siłą. Gniasz? Nie? Mówiłam wam. Boże, strzelił nogę! Było to widać, Mir? Czy było widać twoją nóżkę? Takie roztapieżone jak kurka. No Mir. No mówię wam, że czasami chciałabym trochę odpocząć od pielęgniarza, ale... Nie no, żartuję teraz, jeny. Już się tak podśmiechuję. Słuchajcie, chciałabym wam teraz powiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądało, jak będzie wyglądało nasze życie. A mianowicie, no na razie nigdzie nie pochodzimy. Jestem umówiona już na wizytę do ortopedy, do w sumie pana, który mnie operował, w ogóle świetny człowiek, chyba w ogóle młodszy ode mnie. I śmiejemy się, że młodsi lekarze mają to do siebie, że ja mam jakieś takie wrażenie, oczywiście nie mówię, że wszyscy, nie? Żeby nie było, że wszystkich znowu włożyłam do jednego wora, bo to tak nie jest, ale mam wrażenie, że ci młodsi lekarze jakoś chce im się leczyć, nie? Mają jakieś takie powołanie, jakoś tak im się chce. I tak jakoś jak trafiłam na młodego lekarza, to jakoś tak kamień z serca, mówię, uff. Za ponad 2 tygodnie idę na wizytę. Powinna mi za 2 tygodnie, ale mój pan ortopeda wraca z urlopu. No przecież człowiekowi też się należy urlop. I się okazało, że jedzie do Tajlandii. Się śmiałam, żeby się tylko nie połamał, ale w razie czego to się śmiał, że służba zdrowia dobrze działa, to sobie jakoś tam poradzi. Także słuchajcie, jedzie do Tajlandii. Chyba nas to tak przyciągło, nie? Że on mnie musi zoperować. No i dobra, wraca, no to idę do niego na wizytę, no i powiedział, że wtedy podejmiemy założenie buta, w sensie nie buta, tylko tej, jak to się nazywa, tego sztywnego, jak to się nazywa, to coś, co kosztuje znowu miliony monet, bo to też trochę kosztuje ze 300-400 zł, zależy jaka tam będzie, ta orteza, dobrze mówię, czy ja coś popierdzieliłam, no to chyba. Powiedział, że noga jest perfekcyjnie złożona, naprawdę nawet inni jak oglądali powiedzieli, że jest idealnie złożone wszystko. I teraz może wiecie co, ja odwrócę kamerę i ja wam pokażę, gdzie co mam złamane i chodzi mi o to, że jeżeli ktoś miał coś podobnego, to mógłby mi napisać, jaki był wasz okres dochodzenia, kiedy stanęliście na nogi. I ja absolutnie tutaj nie będę brała wszystkiego do siebie, bo wiem, że z tego trzeba wyciągnąć średnią, dlatego że każdy jest inny, nawet przy identycznym złamaniu. Tak jak na przykład, nie wiem, ja miałam to znieczulenie, które wam powiedziałam, że to w kręgosłup. Znaczy, to, Jezu, to się jakoś nazywało, patrzcie, napisaliście mi, patrzcie, zapomniałam, to się nie nazywało. Chodzi o to, że na przykład mnie puściło ledwo co po operacji i w sumie nawet w trakcie operacji można było powiedzieć, że to mnie puszczało, a na przykład ktoś napisał, wiele osób pisało, że na przykład kogoś tam puszczało po 6 godzinach dopiero, nie? A ja naprawdę, ja po operacji, nogi tak. No normalnie, ja miałam tylko lekko tyłek zdrętwiały i ogólnie, gdybym mogła, to bym wstała. Ja się tak czułam. Słuchajcie, ja mam złamane tu i tu mam włożone wzdłużkę. No kikut, no nie wiem jak to się nazywa, i poskręcane, tu mam skręcone i z drugiej strony też mam skręcone i tu mam jeszcze blaszkę. Także ja sobie swoją średnią wyciągnę, ale po prostu tak orientacyjnie, jeżeli ktoś miał jakieś takie podobne złamanie, naprawdę, no to napiszcie mi, ile czasu wam zajęło, żeby stanąć w ogóle na tą nogę, żeby móc się na niej już opierać, żeby w ogóle zacząć cokolwiek robić i ewentualnie, no kiedy już zaczęliście sobie chodzić. No po prostu jestem ciekawa, jak to będzie. Czy ja do 1 grudnia będę już fikać tutaj, no bo no ja na vlogmas, no jak? No jak? No ja mam kuśtykać do choinki? Ubierać choinkę o kulach? Nie, ja was proszę. No, znaczy nie, no możemy tak zrobić, okej. Okay. No ale, no jak? Wiem, że chyba na tydzień na pewno mają przyjechać moi rodzice. Ale kiedy? No to jest uzależnione od tego, kiedy dostaną dokładnie urlop. Chcą to zrobić jak najszybciej, no niestety realia i życie jest takie, że no jak widzicie na razie nie mogą i jeszcze ich nie ma, ale jak najbardziej już tam pracują nad urlopem i mają przyjechać na tydzień nam tutaj wszystko też pomóc, także będzie też opieka dodatkowa. No w tej chwili pomaga nam teściowa, tutaj szwagierka, no oczywiście moja perfekcyjna pani domu, mąż, kochanek, przyjaciel i wszystko w jednym. Coś mi wczoraj wspominał, że ma jakiś plan na obiad i tak się zastanawiam, co tu dzisiaj będzie tworzone, bo coś tu ma być dzisiaj chyba tworzone. I wiecie co, z tym gotowaniem u Dawida to nie jest tak, że on odkrył swój talent teraz, znaczy talent. Znaczy no umie gotować, no bo nie powiem, że to jedzenie jest niedobre, bo jest bardzo dobre, jest smaczne wręcz, przepyszne.
Nie dlatego tak mówię, że mam podawane pod twarz i gdyby nie on, to nie mogłabym nic zjeść, tylko po prostu to jedzenie jest naprawdę smaczne. No gulasz duszony na winie robił? No ludzie, pomyślcie. Dawid, odkąd go znam, tak lubił czasami sobie coś popichcić. Jest tak, że on teraz odkrył jakiś ukryty talent czy coś takiego, ale naprawdę wyrabia się gościu. Jest coraz lepiej. No aż sama jestem po prostu w szoku. Mi o jakichś patentach typu, żeby sobie wziąć ten, jak to się nazywa, no fotel z kółkami od na przykład biurka, jak się siedzi, żeby sobie na nim jeździć. Ja ogólnie teraz do tej wizyty mam zalecenie takie, żeby, no broń Boże, na tej nodze nie próbować nawet stanąć, no bo nie można na tej nodze stanąć i mam zalecenie, żeby no niestety takich rzeczy nie robić jeszcze. Po tej wizycie wtedy będziemy podejmowali, co dalej będziemy robili. Czy już będę mogła właśnie takie rzeczy robić i wtedy na pewno skorzystam z Waszych rad. Teraz na przykład też mam Wasze porady. Ja akurat chodzę z tą moją czarną torebeczką i tutaj mam na przykład, wiecie, jakieś leki włożone, czy telefon, czy ładowarkę, czy wszystko mam ze sobą, bo to zależy tak, jak się przemieszczam, bo no nie mogę też siedzieć w jednym miejscu, bo na głowę dostanę i ja się przemieszczam no, z jednego pokoju do drugiego i ewentualnie jak mi się zachce, no to idę siusiu, nie? I teraz jestem na takim etapie, że nie mogę po prostu nawet usiąść sobie na krześle, bo jak mam nogę w dół, no nie mogę mieć nogi w dół, mam cały czas nogę w górze. I rzeczywiście nawet jak usiądę za przeproszeniem na klopie, to mnie po prostu rozrywa tą girę na wszystkie strony, nie? I czasami jest moment, że rzeczywiście mogę posiedzieć chwilę, a czasami jest tak, że wstaję i już muszę iść, bo jest po prostu tragedia. I na przykład jak usiądę na krześle i wyciągnę sobie nogę, nie wiem, na czymś tam, co sobie podeprę, też nie mogę. Na łóżku jest mi wygodnie, bo jakoś to ciało jest tak inaczej ułożone, a na krześle jest mi naprawdę, no, niewygodnie. Także ogólnie w domu chodzę sobie jak listonosz, nie? Cały czas mam torebeczkę zawieszoną. I właśnie chodzę jak listonosz. Jakby ktoś chciał emeryturkę, no to ja nie jestem od emeryturek. No, a co do tego fotela, no to właśnie będziemy rozmyślali w momencie, gdy przyjdą nowe zalecenia od lekarza. Mam nadzieję, że coś już się wtedy zmieni i chociaż jakieś takie rzeczy. Bo wiecie, co jest najgorsze? Najgorszy teraz jest ten moment, w którym ja jestem uziemiona. Dlaczego? Dlatego, że gdybym mogła już na tej nodze, wiecie, się podpierać, ja już nie mówię, że chcę rzucić kulę, no bo to wiadomo, że to trochę potrwa, ale gdybym mogła już się podpierać na tej nodze, to ja bym sobie coś chociaż z lodówki wyciągnęła. A tak to wiecie, moje życie wygląda tak, że ja sobie stoję na tej jednej nodze jak bocian. Ja nic nie mogę zrobić. No tak to gdybym miała chociaż podpórkę, to bym sobie coś z tej lodówki wyjęła. W tej chwili stanę, kawę sobie zrobię. No bo to jest na stojąco. Zrobię sobie, jak mam wszystko ułożone w jednym miejscu, nie? No ale jak mam ją zanieść? No nie zaniosę jej. Dlatego gdy przyjdzie ten moment, w którym już ta noga chociaż się podeprze, to już będzie eureka dla mnie, naprawdę. Czekam tylko na ten moment i no mam nadzieję, że to szybko chyba nastąpi, co? Widzicie tego ziomka? No to jest po prostu ziomuś życia, ziomuś życia. Ja teraz osoba, która ma dużo zbędnego czasu, mogę Wam powiedzieć, że Alf jest serialem, który ma 4 sezony i powstał w 1986 roku, czyli rok przed moimi narodzinami. No i pamiętam, za dzieciaka mieliśmy taką dużą zabawkę Alfa pluszowego i ogólnie bardzo dużo zabawek z naszego dzieciństwa jest nadal w piwnicy. Muszę się zapytać rodziców, czy ta zabawka jeszcze jest? Ona była niesamowita. Pamiętam, takiego no hala miał Alf z Melmac. Także tak mówiąc po polsku, na HBO Max. O Boże, pielęgniarz? Pielęgniarz, co tu się dzieje? Wchodzisz? No dobrze, Mior. Kocham mój Mior. Ugniatasz? Tak? Wczoraj też tak siedzę i tu miałam koka tak trochę niżej, nie? I tak mi wbijał tu w tego koka. Mówię, pielęgniarka mnie czesz. Wczoraj z Dawidem wspólnie zaczęliśmy oglądać na Netflixie serial Oddychaj. I słuchajcie, no zaczęło się fajnie. Zaczęło się zajebiście. No ale w pewnym momencie się okazało, że kobieta, która jest prawnikiem, bo tak w skrócie, był samolot, lecieli i się rozbili, nie? I słuchajcie, się okazało, że ta kobieta, która jest prawnikiem, nagle okazało się, że jest prawie MacGyverem. Ona potrafi nieźle nurkować, wstrzymywać powietrze. Ona potrafi wydobywać wszystko z dna tego bajora, które tam było, bo ona musiała wydobyć jakieś tam rzeczy, nie będę już mówić. I potem ona tak potrafi opatrywać rany, no i ogólnie ona jest... O MacGyver i wtedy czar prys i stwierdziliśmy z Dawidem, że to tak jakoś, no nie dla nas coś, nie wiem. Fajnie się zapowiadało, a tu nagle tak, ona wszystko, wiecie, ona sobie poradzi wszędzie, ona sobie zrobi wszystko, niedźwiedzia odstraszyła, łamatko i mówię, no nie, no coś tu jednak jest nie tak. Ja nadal w tym samym miejscu, byłam trochę w sypialni, wróciłam znowu, dzisiaj nie mogę wyjść na dwór. Mam ten leżak fajny właśnie do leżenia, ale jest tak kurczę zimno, że nawet Laurka nie siedzi z Wojtkiem na dworze.
No bo jest masakra, a to pada deszcz, a to jest zimno, no i niestety dzisiaj po prostu kiszonko w domu. Dobra, no trudno, no musimy jakoś przetrwać tą całą sytuację. Chciałam powiedzieć, że teraz zobaczycie leczo, bo Dawid zrobił przepyszne leczo i kawałek chleba smażony na smalcu. Jezus, to jest smak dzieciństwa, to jest niesamowite. Po prostu tak mlaskaliśmy, tak jedliśmy, jakby nie wiadomo co to było. A to był kawałek chleba, jak jest czerstwy bardzo, to trzeba go troszeczkę zmoczyć wodą, tak pyk, pyk, na smalec. Nie ma nic lepszego. No nie ma po prostu nic lepszego. Słuchajcie, dzisiaj jest kuchnia amerykańska. Makaron. Ale się ciągnie. Z sosem serowym. Cheddar i co nie tylko tu jest. Ja pierdzielę. Żyć nie umierać. Bez kitu. Widzieliście ten obiad? Wczoraj po prostu leczo i ten chlebek ze smalcem. A dzisiaj makaron z tym serem. To jest, wiecie, na tej zasadzie, że beszamel i tam się daje cheddar starty i jakiś tam jeszcze inny ser i chyba serek topiony dał. No mega, takie proste. No czy to było mało koloryczne? Nie. A jutro ma być jakaś kuchnia grecka? Nie wiem, co wymyślił, ale nie to, że się boję, tylko że jestem sama ciekawa, bo na razie to są takie dania, że ja myślałam, że może w któryś dzień będziemy jedli pizzę albo, no nie wiem, no coś innego się zamówi, a się okazuje, że no jest po prostu lepiej niż by się mogło wydawać. I później to się tak zastanawiam, czy może trochę udawać, że mnie noga jeszcze boli i nie mogę nic zrobić, czy nie, wiecie co, ja już marzę, po prostu marzę o tym, żeby wstać. No, dobra, no wiem, że zanim wstanę, to trochę minie. Marzę o tym, żeby stanąć do garów, marzę o tym, żeby wziąć odkurzacz, żeby posprzątać. I to nie jest tak, że mam syf w domu, bo Dawid nie sprząta i tylko zajmuje się gotowaniem. Dawid robi wszystko, tak? Bo tak jak już ustalaliśmy, my mieszkamy razem w tym domu, razem w domu brudzimy. I po prostu wszystkim zajmujemy się zawsze razem. No takie jest nasze założenie życiowe. Tak idziemy cały czas przez życie, no i cieszę się, że tak jest, a nie inaczej. I słuchajcie, wiecie co? Ja jeszcze tak sobie myślałam o tym szpitalu. I powiedzmy sobie szczerze, no to mówiłam w tamtym filmie, w dzisiejszym filmie też już niejednokrotnie, że są dobre osoby, bo są dobre osoby. I to nie dzieje się też w każdym szpitalu, ale ilość komentarzy pod filmem, tym wczorajszym, i ilość historii, jaka jest, i jakich historii, jest po prostu, no nie wiem, no nikt mi nie powie, że to jest wyssane z palca, że to się nie dzieje naprawdę. I tak jest. I zobaczcie, ja byłam tylko 30, mniej więcej, 30 godzin w szpitalu. Ja nie byłam 30 dni, 30 godzin. A ja mogłabym wam opowiadać jeszcze o tym cały tydzień. Bo ja mam, powiem wam szczerze, jeszcze wiele historii, które widziałam na korytarzu, które aż, no tu gula w gardle staje, jak się na to patrzy. I to jest niesamowite, że takie rzeczy mają miejsce. Ja wam powiem tak. To, co ja teraz powiem, nie jest porównywalne do służby zdrowia. Ale ma to bardzo, ale to bardzo duży wpływ na to, co się tam dzieje. Zobaczcie. Ja przez 7 lat, pracowałam w cholerę ciężko. Pracowałam nawet po 12 godzin, przez 8 dni pod rząd nocki. I nie to, że się na nockach spało, tak jak teraz pielęgniarki sobie mogą spać. Ja nie mówię, że wszędzie śpią. Ale zazwyczaj jak ja trafiłam do szpitala, to panie normalnie spały. Ta pani, która przyszła, prosiła o przeciwbólowe. No przecież było widać, że ledwo co wstała. Przecież tam mają kanapy, wszystko. I wiem, że są takie wytyczne, że lekarze ogólnie mogą spać, bo nawet tam jest takie zalecenie. Co do pielęgniarek, nie wiem, nie wtrącam się. Mnie to nawet, szczerze mówiąc, nie interesuje. Jeżeli mogą sobie pospać, to niech se śpią. Ja im tego nawet nie bronię. Pomijając to spanie, słuchajcie, ja zapierdzielałam jak osioł. O wolnym człowiek mógł zapomnieć. Ja dźwigałam jak nie jeden chłop. I najgorsze w tej pracy jeszcze było to, że oprócz tego zapierdzielu cały czas pracowało się z klientem. Trzeba było go obsługiwać. Ja mówię tutaj o gastronomii, o tym, że ktoś przyszedł sobie zamówić hamburgerka, a ty musisz być, kuźwa, cały czas uśmiechnięty. I umówmy się, ludzie potrafią być świniami, tak? Jednokrotnie ktoś przyszedł i zamiast, wiecie, normalnie w kulturalny sposób podejść, powiedzieć, że hamburgerek jest zimny, to nie, musiał zrobić taką aferę, jakby po prostu z 3 pensji nie dostał od swojego kierownika, ale tu się będzie wytrząsał i po prostu masakra. Nie można tego zrobić w sposób kulturalny, bo się nie da. I ja wiem, że ludzie też potrafią być świniami i słuchajcie, ja nie raz stałam z tyłu na zapleczu, płakałam ze zmęczenia, nogi w dupę wchodziły, trzeba było dźwigać, zapierdzielać i trzeba było być cały czas uśmiechniętym, prawda? To znaczy były osoby, które pracowały na kasie i jak na przykład ktoś widział mnie,
to woleli stać do dłuższej kolejki, do mnie, bo ludzie mnie znali przez tyle lat. Byli klienci, którzy przychodzili, tacy stali i wiedzieli, do kogo przychodzą, zawsze z uśmiechem, wszystko. I słuchajcie, ja miałam w dupie, że ja mam zły dzień. Ja miałam po prostu głęboko w dupie. Ja wiedziałam, że ja jestem dla tych ludzi, a nie oni dla mnie. I że oni tu przychodzą i oni chcą być mile obsłużeni. Tak jak panie pracują w urzędach czasami. No jasna cholera, no po prostu krew cię zalewa. Ja rozumiem, że praca z człowiekiem jest ciężka i trudna. Tak, ale to my jesteśmy dla nich. A jak się nie chce pracować, to po prostu, no nie wiem, no trzeba zmienić może pracę. Ja wychodziłam z założenia, nieraz płakałam z boku i za chwilę musiałam iść stanąć na kasę i wychodziłam z założenia, że będę każdego obsługiwała tak, jak ja bym chciała być obsłużona. I zobaczcie, tutaj mówimy o głupiej gastronomii. O głupiej gastronomii, gdzie po dupie leci, naprawdę jest kuźwa ciężko, no masakrycznie. Skąd to się bierze? Tam ludzie w szpitalu potrzebują pomocy. Tam nie idzie człowiek, który sobie wpadł na genialny pomysł, ej, ja sobie teraz pójdę, kilka dni w szpitalu poleżę, bo mam taki kaprys, zobaczę jak tam będzie, no przecież coś trzeba w życiu robić. Nie, tam trafiają ludzie, którzy często walczą o życie, którzy potrzebują pomocy. Oprócz tego, że oni tam idą, potrzebują pomocy, to dostają taką traumę psychiczną, że potem nieraz, nie jedna osoba przez wiele lat leczy depresję. Na przykład leżąc, nie wiem, miesiąc w szpitalu, ona leczy jeszcze stany depresyjne, bo ma po prostu tak narąbane w głowie. Zobaczcie, ta pani, co wam mówiłam, ona po 8 dniach, było widać, po prostu kobieta się tak łamała, że ma załamania psychiczne już po tym, co się dzieje. Ona każdego dnia bała się, kto przyjdzie znowu na kolejną zmianę i co ona tym razem będzie musiała znosić, żeby jak najmniej móc prosić ich o pomoc. No rozumiecie to? No przecież to jest... Mi się to w głowie nie mieści. Jak się chce, to można wszystko. I tak jak powiedziałam, każdy ma prawo mieć zły dzień. Ale są osoby, które mogą pracować 30 lat. I ona każdego dnia... Przez 30 lat ma zły dzień. I znam sytuacje, w których zapierdzielasz, daje z ciebie wszystko i tak, ani podwyżki, ani żadnej premii. Kierownik jeszcze co chwilę ci dupę zawraca. To źle, tam, to źle, to źle, tam, to źle. A ty musisz iść dalej obsługiwać tych ludzi. Ale nie kuźwa w służbie zdrowia. No nie w służbie zdrowia. No słuchajcie, no są jakieś granice ludzkości. Naprawdę największym dowodem na to, co się dzieje, jest ilość komentarzy, jaka była pod ostatnim filmem, ilość historii, jaka była i to się po prostu znikąd nie bierze. Tyle w temacie. I ja chciałam powiedzieć jeszcze jedno najważniejsze. Nie życzę nikomu źle, ale mam nadzieję, że karma w życiu po prostu wraca. U nas po, słuchajcie, od 2009 roku, jak byłam w szpitalu, uważam, że nic się nie zmieniło, a wręcz się pogorszyło. Serio. Serio. Po prostu serio. I chciałabym jeszcze raz podkreślić to, co podkreślałam w ostatnim filmie i w dzisiejszym filmie również kilkukrotnie, że to nie jest tak, że wszyscy są źli i że nie ma dobrych ludzi i że to się dzieje w każdym polskim szpitalu. Bo tak absolutnie nie jest. Powiedziałam, ja nie będę miała tej ortezy czy coś takiego, tylko ja będę miała ten but taki. Bo teraz to, co ja mam, to będzie ściągnięte, będzie próba założenia tego buta, będę miała ściągnięte szwy i to też będzie na zasadzie takiej, że tego nie mogę moczyć, to co teraz mam, nie? A ten but jest na te takie, nie wiem, zaczepy, zatrzaski, rzepy, czy co to tam jest i będzie można po prostu do mycia już też to ściągać, także będzie dużo łatwiej. Będę wyglądała jak taki robokop trochę, nie? Ale naprawdę, ja mam jeszcze taką historię na korytarzu, jak czekałam na zmianę opatrunku, że... Łeb pęka. Dobra, ej, no ja miałam nie gadać, no ludzie, no Boże, no Karolina, no weź ty, otrząśnij się trochę. Milka. No muszę śmiałam do Dawida, żeby mi zrobił zdjęcia sklepu, bo nie zapomniała, jak to wygląda. Zanim stanę na nogi, to już pewnie nie zobaczę pustych regałów z brakiem cukru, ale zobaczę pewnie inne rzeczy. I tak jak nie muszę jeść słodkiego, tak loda sobie nigdy w życiu nie odmówię. Naprawdę, kocham na życiu lody. Rozmowa z kimś rozmową. Ale mam nadzieję, że jutro będzie cieplej i będzie można chociaż na chwilę wypełznąć na dwór, bo przecież ja ociepieję. Dzięki serdeczne, jeżeli macie ochotę, życzenie subskrypcji, kciuk do góry. Zapraszam was jutro na grecką kuchnię, bo nie wiem, co jest w menu, a widzę, że będzie interesująco. Do zobaczenia, cześć!